Jaś i Małgosia. Na skraju boru mieszkał w chatce drwal z żoną i dziećmi, Jasiem i Małgosią. Bór był wielki, pełen tajemnic. Pewnego razu matka przykazała dzieciom surowo: weźcie ten koszyk i szybko przynieście mi szyszek z lasu. Nie zbaczajcie z dróżki, bo las jest duży i łatwo w nim zabłądzić. Dzieci idą po miękkim, zielonym mchu, rozglądają się wokoło. Wkrótce zapomniały, o co prosiła je mama. Spójrz, Jasiu, jakie ładne czerwone jagódki, mówi Małgosia. A tu ruda wiewiórka, woła Jaś. Pomóż mi złapać tego ślicznego motylka, prosi dziewczynka. Nagle co to? Znika dróżka i zginął także koszyk. A może skrył się pod liśćmi? Tymczasem w lesie zaczęło się ściemniać. Rozpłakała się dziewczynka, woła mamę na ratunek. Nadsłuchuje, ale żaden głos tu nie dochodzi. Siostrzyczko, nie płacz, pociesza Jaś Małgosię. Zjedz te maliny, pewnie jesteś głodna. Usiadły dzieci pod drzewem. Śpi, Małgosiu, nie bój się, szepce chłopiec, choć wokoło wszystko straszy. Po chwili usnął i Jaś. Nie minęło wiele czasu, kiedy Małgosia zerwała się z ziemi. Co tam za drzewami widać? Pyta dziewczynka. Pobiegnijmy zobaczyć. Podejdźmy bliżej, namawia Małgosia. To jakiś śliczny domek. Cały dach pokryty lukrowanymi piernikami, ściany okładane ciasteczkami różnych kształtów, okiennice z czekolady. Głodne dzieci zabrały się do jedzenia. Wszystko takie smaczne, słodkie i chrupiące. Chodźcie bliżej, niech się wam przyjrzę, zagaduje nagle jakaś straszna starucha. Była to Baba Jaga, mieszkanka piernikowego domku. Kiedy nadeszła noc, Baba Jaga ułożyła swoich gości w miękkich, wygodnych łóżeczkach. Nazajutrz nie było już tak dobrze. Baba Jaga zamknęła Jasia w komórce, a Małgosi przykazała groźnie: będziesz go często karmiła, żeby utył. Chcę, aby był tłusty. Nosi Małgosia Jasiowi jedzenie i szepce, że Baba Jaga ma jakieś niedobre zamiary. Pokaż paluszek, czy już jesteś dość tłusty, pyta Baba Jaga, ale sprytny Jaś zamiast paluszka wysuwa chudą kostkę. Rozgniewała się stara wiedźma, że Jaś jeszcze nie dość przytył i postanowiła nie czekać dłużej. Przecież także Małgosię można zjeść. Rozpal w piecu, krzyczy do przerażonej dziewczynki. A kiedy ogień buchał wysokim płomieniem... Właź mi zaraz do pieca, zasyczała Baba Jaga. Nie wiem, jak to zrobić, pokaż mi, odrzekła sprytnie dziewczynka. I kiedy zła wiedźma zbliżyła się do pieca, Małgosia popchnęła ją do środka, prędko zamknęła drzwiczki i wybiegła spiesznie do komórki, w której uwięziony był braciszek. Jasiu, czarownica spaliła się w piecu, uciekajmy stąd. W tej samej chwili dzieci obudziły się z tego dziwnego snu. Słońce wzeszło wysoko, biały ptaszek wskazywał dzieciom leśną ścieżkę i koszyczek też się odnalazł. Ucieszyła się mama z powrotu dzieci. Opowiadały jej na przemian to o dobrym, słodkim domku, to o złej Babie Jadze.